to już ostatni w tym sezonie weekend z pierwszą ligą piłkarską. GKS Katowice w ostatniej kolejce sezonu 2013-2014 wybiera się do Płocka, aby zagrać z tamtejszą Wisłą. Fakt, że do tego meczu trzeba się przygotować odpowiednio, bo oczywiście, że będziemy go chcieli wygrać. Ja wiem, w jakiej jesteśmy sytuacji i czasami w takich momentach jest rzeczywiście trudno o taką mobilizację, ale potraktujemy ten mecz tak jak inne, czyli z nastawieniem, żeby osiągnąć jak najlepszy wynik. Obie drużyny w sobotę nie zagrają już o nic konkretnego. Wisła i GKS są na bezpiecznych 5 i 8 pozycji, a rezultat tego spotkania może jedynie wpłynąć na statystyki, choć i to nie jest zależne tylko od tego meczu. W Katowicach już myśli się o kolejnym sezonie. Myślę, że trzeba wyciągnąć wnioski, zapomnieć, to może będzie ciężko, a może wręcz przeciwnie, trzeba właśnie mieć gdzieś tam z tyłu głowy to co się wydarzyło i żeby uniknąć tego w przyszłości. Na pewno ta runda nie była dla nas taka, jakbyśmy sobie tego życzyli, no ale czasami w życiu i takie ciosy, że tak powiem, trzeba przyjąć. O nowym sezonie myśleć również mogą już Przemysław Pitry, Aleksander Januszkiewicz oraz Michał Zieliński, którzy z powodu urazów na pewno nie wystąpią w meczu przeciwko Wiśle. Po ostatnim spotkaniu na boiska pierwszoligowe piłkarze wrócą dopiero w sierpniu, ale gieksiarzy czekają tylko 2 tygodnie urlopów. Później rozpocznie się okres przygotowawczy do nowego sezonu. Myślę, że tutaj jest tak krótki ten okres, że tutaj nie ma co, oni muszą odpocząć. Od 26 zaczynamy treningi, od przyszłą środę kończymy zajęcia i mają równe 2 tygodnie wolnego. Odpoczywać również będzie sztab szkoleniowy, który zanim wyjedzie na zgrupowanie, z pewnością musi ustalić z zarządem GKS-u Katowice politykę kadrową szatni pierwszej drużyny. Od jakiegoś czasu gdzieś myślimy o przyszłości, ale co nam życie przyniesie, to tak naprawdę nie wiemy, bo my możemy mieć jakieś tam listę życzeń, my możemy rozmawiać z zawodnikami, ale tu wiemy, że dopóki nie jest podpisana umowa, kontrakt, to nie ma co chyba za szybko gdzieś tam ogłaszać. Ostatni mecz sezonu już w sobotę, 7 czerwca o godzinie 16:45 w Płocku. Relację na żywo z tego spotkania będzie można śledzić na naszej stronie internetowej pod adresem www.gkskatowice.eu. Miniony tydzień akcji klubowego marketingu można podsumować hasłem Gieksiarski Dzień Dziecka, bo właśnie z tej okazji od poniedziałku do czwartku pracownicy marketingu i zawodnicy Gieksy codziennie odwiedzali placówki oświatowe i zdrowotne na terenie Katowic i Olkusza. Na początek tygodnia, w poniedziałek, Gieksa obecna była na Tauzenie. Przedszkole numer 29 imienia Wesołej Ludwiczki odwiedził Bartłomiej Chwalibogowski. Dzień później, czyli w naprawdę pracowity wtorek, trójkolorowe barwy można było spotkać m.in. na początku dnia w przedszkolu numer 16 na katowickiej Ligocie, gdzie o kulturalnym dopingu opowiadali piłkarze rezerw Bartosz Kucharski i Dawid Ślusarczyk. Tego samego dnia Gieksa obecna była także w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka. Tam z uśmiechem na twarzy z okazji Dnia Dziecka pojawili się Alan Czerwiński, Mateusz Kamiński, Dominik Sadzawicki, Sławomir Duda, Grzegorz Goncerz i Aleksander Januszkiewicz, którzy obdarowali dzieciaków słodkościami i gadżetami. W środę natomiast naszej aktywności nie zabrakło na festynie rodzinnym zorganizowanym w przedszkolu numer 95 na Zawodziu. Obecne dzieciaki mogły spotkać tym razem naszego bramkarza Rafała Dobrolińskiego i wychowanka Gieksy Kamila Choleżyńskiego, którzy przez ponad 2 godziny rozmawiali, wręczali autografy i pozowali do pamiątkowych zdjęć najmłodszymi. Akcję Gieksiarski Dzień Dziecka zakończyła wizyta u młodych kibiców GKS-u w Olkuszu. Przedszkole numer 8 odwiedził Sławomir Duda, który właśnie w Olkuszu mieszka. Jeszcze raz. Podczas wszystkich wizyt w przedszkolach i szpitalu piłkarzom towarzyszyły dziewczyny z grupy Female Elite 64. Bardzo dziękujemy za Waszą pomoc. Przed ligowym spotkaniem z GKS-em Tychy oklaskami i głośnym dziękujemy Henryk Górnik dostał oficjalne podziękowania od zarządu GKS-u Katowice za prawie 40 lat pracy w klubie przybukowej. Niegdyś jako zawodnik, a później już jako trener wpisał się na stałe w historię tego klubu. Między innymi Hajera zapamiętamy z sukcesu, jaki osiągnął z drużyną w czwartej lidze, kiedy to nie przegrał ani jednego meczu w całym sezonie, a GKS zdobył rekordową ilość punktów. Henryk Górnik tworzył także u boku Piotra Piekarczyka sztab szkoleniowy,
grudniowy, kiedy to GKS grał w europejskich pucharach z Benfiką Lizbona i w tym samym sezonie zdobył wicemistrzostwo kraju. Na płycie stadionu panu Henrykowi wręczono pamiątkową koszulkę, a media miały w tym momencie okazję, aby upamiętnić tę chwilę. Po oficjalnych profilach Gieksy na Facebooku i Twitterze oraz swoim kanale na YouTube przy Bukowej przyszedł czas na start nowego narzędzia do komunikacji z kibicami w sferze social media. Podczas meczu z GKS-em Tychy na portalu Instagram pojawiło się pierwsze zdjęcie na oficjalnym koncie Gieksy. Jak zapewnia Marcin Ćwikła, rzecznik GKS-u Katowice, nowe konto na Instagramie będzie ciekawą formą podglądania wydarzeń z Bukowej. Mam nadzieję, że ten kanał troszeczkę w inny sposób będzie pokazywał klub od takiej bardziej wewnętrznej strony, także też będzie ciekawą alternatywą dla tych już funkcjonujących. Gieksę na Instagramie można znaleźć pod adresem www.instagram.com/gkskatowice_eu.